Witam Was serdecznie. Był problem z malinami, przyszedł czas na wiśnie. Dziś z nami jest producent wiśni, pan Przemysław Kapka. Witamy. Witam. Panie Przemysławie, sezon się praktycznie już rozpoczął, jeśli chodzi o zbiór wiśni. Zanim porozmawiamy o cenie, o tym drażliwym temacie, chciałabym się zapytać, czy to był dobry sezon, jeśli chodzi o produkcję wiśni. Mam tu na myśli, wiadomo, sezon wegetacyjny. Czy ten plon się wykształtał dobry? Jak to wygląda pana ocenie? W naszym przypadku cały sezon jest dosyć trudny. Zaczęło się od przymrozków, które bardzo nas męczyły. Była dosyć zimna wiosna. Nie wiem, czy pamiętacie, kwiecień był bardzo zimny. Później maj, dopiero od gdzieś połowy maja zrobiły się wyższe temperatury, więc przez cały okres kwitnienia było dosyć zimno. Przymrozki u nas zanotowaliśmy 7 razy, które miały wpływ na kwiaty, które poprzemarzały. W czasie kwitnienia byliśmy przerażeni ilością kwiatów, która jest uszkodzona. Pierwsze kwiaty zostały uszkodzone już na początku kwietnia w pąkach kwiatowych, więc sezon był bardzo trudny. Później przyszła susza, która trwała u nas przez 7 tygodni, praktycznie nie spadła kropla deszczu, więc wiśnie, gdyby nie nawadnianie, nie dorosłyby odpowiednich rozmiarów. No i ostatnio jeszcze 2 razy grad, więc no wszystkie możliwe plagi egipskie nas dotknęły w tym roku. Byliśmy przerażeni ze względu na to, zastosowaliśmy w swoim gospodarstwie 3 razy większą ilość pszczół niż zazwyczaj stosujemy, żeby zapylić wszystkie dostępne zdrowe kwiaty i to nam się udało. Akurat tutaj stoimy przy drzewach, które znajdują się przy drodze. Wszyscy producenci owoców wiedzą, że raczej tam przy drogach te kilka metrów jest zawsze lepiej. Przez ruch powietrza, przez lepsze doświetlenie, szybsze dotarcie światła, więc te owoców tam jest więcej. Czym dalej w las, tym wiadomo, jest coraz gorzej. W naszym rejonie, w województwie łódzkim, te przymrozki dotykały wszystkich sadowników, więc w mojej ocenie wiśni będzie przynajmniej o połowę mniej niż w normalnych latach. No dobrze, czyli sezon trudny. Trudny. Ale na koniec wcale nie mamy happy endu, bo jeszcze musimy się zbić z ceną. Jak to wygląda z pana perspektywy? To znaczy tak, no jeśli chodzi o ceny, no to jest temat rzeka i moglibyśmy długo o tym rozmawiać. Najgorszy rok, jaki ja pamiętam, to był rok 18. Wtedy wiśnie sprzedawaliśmy po 40 groszy i to był no, szczyt szczytów w cudzysłowie, bo my kierujemy nasze wiśnie bezpośrednio do Kistenu, do przetwórstwa, do produkcji koncentratu. W związku z powyższym no, te ceny były poniżej kosztów zbiorów. W tym roku ceny na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, są między złoty 60 zł 70 za kilogram. To jest cena, którą ja pamiętam, wyższa była 30 lat temu, gdzie moi rodzice mieli tam 1,5 hektara wiśni 30 lat temu, jak ja jeszcze miałem tam, do podstawówki chodziłem, pamiętam, dużo osób przychodziło, wtedy chleb kosztował złotówkę, wiśnia 3 złote. Możemy sobie dzisiaj sami odpowiedzieć, ile wiśnia w stosunku do tamtych cen powinna kosztować. Gdzie wiemy dokładnie, co się działo ostatnio z nawozami, środkami ochrony roślin, paliwem. Ostatnie cała inflacja cała inflacja, wszystko poszło w górę, przynajmniej o 30%. Więc trudno mówić o opłacalności produkcji wiśni przy cenie złoty 60, złoty 70. No ale w gospodarstwie jest prowadzony zbiór mechaniczny. Gdyby jeszcze dodać zbiór ręczny, który... To znaczy tak, my zbieramy wszystko mechanicznie, natomiast ostatnio rozmawialiśmy w Stowarzyszeniu Producentów Wiśni, do którego należę, na temat kosztów zbioru. No i wiadomo, koszt zbioru ręcznego to kształtuje się w granicy złotówki za kilogram. Trzeba między 80 a złotówkę płaci się, 80 groszy a złotówkę płaci się pracownikowi za zbiór, natomiast też trzeba doliczyć swój czas dojazd, rozliczenie pracowników, zakwaterowanie, więc te koszty na pewno będą wyższe niż złotówkę. Przy zbiorze mechanicznym, przy amortyzacji sprzętu, obsłudze jego paliwa, które jest potrzebne w większej ilości, trzeba liczyć około 60-70 groszy za koszt zbioru. No dobrze, to ile powinno kosztować kilogram wiśni w pana ocenie przy tej sytuacji rynkowej, jaka jest obecnie? Jeżeli mielibyśmy... Ta cena minimalna, taka minimalna. Godziwa. Znaczy godziwa od minimalnej może się znacznie różnić, tak? Natomiast jeżeli mówimy o minimalnej na zasadzie wycofania kosztów,
które są dosyć wysokie, bo to trzeba koszty pośrednie i bezpośrednie liczyć, dzierżawy ziemi, podatki i tak dalej, nie tylko opryski, nawozy i paliwo, to co zawsze my jako sadownicy liczymy, że to są nasze koszty, ale jeżeli byśmy policzyli wszystkie nasze koszty tak naprawdę i chcieli sobie jeszcze zapłacić za to, za tą pracę, jako pracownika, ale też jako przedsiębiorcę, no bo musimy sobie jasno powiedzieć, my pracujemy fizycznie w gospodarstwach, ale też planujemy, zatrudniamy, robimy bardzo dużo działań, które są działaniami typowo w firmach prowadzone, jako kadrę zarządzająca, która zazwyczaj jest dosyć dobrze wynagradzana. Więc w mojej ocenie minimalna cena dzisiaj to powinno być 3 zł. Minimalna. I to jest cena, którą uważam, że rynek byłby w stanie zapłacić bez problemu, patrząc na to, co się działo w zeszłym roku, na przykład z porzeczką czarną, gdzie ceny doszły do 9 zł. Rynek kupił, zagospodarował. Być może ta cena była zbyt wysoka, że w tym roku po prostu... ale to jest temat na inny materiał. Ale ja bym chciała porozmawiać jednak o tej porzeczce, bo też jest pan producentem porzeczki. Tak, tak. I też nie jest w tej porzeczce kolorowo. Jak to wygląda w tym roku? Oj, ten rok jest chyba... jeśli chodzi o porzeczkę kolorową, w której nie jest kolorowo, to już... Czyli czerwona-biała, tak? Czerwona-biała. Mówimy o cenach za owoce w granicy 40-50 groszy. Więc sami sobie odpowiedzmy, jaka to jest cena, gdzie bułkę kupujemy po złotówce dzisiaj. Więc porzeczka czarna w mojej ocenie była bardzo zaniżona, jeśli chodzi o to, co rynek zaproponował. Ze względu na to, że plony były dużo niższe niż w zeszłym roku. W zeszłym roku mieliśmy plony nie za wysokie, ale ta cena zaczynała się od 5-6 zł, doszła do 9, więc wszyscy gdzieś tam w głowie mamy to 9 zł, chociaż średnia pewnie będzie dużo niższa. Natomiast w tym roku te ceny były, nie wiem, złoty 30, złoty 50, złoty 70 na koniec, gdy już porzeczka się skończyła. Słyszałem, że są oferty nawet po 3 złote w tej chwili, gdzie porzeczki już po prostu nie ma. Więc wszyscy wiemy, że ta cena była bardzo zaniżona w stosunku do kosztów, ale i do tego, co był rynek w stanie zapłacić. Moim zdaniem jest to dosyć trudne. W przestrzeni, w mediach społecznościowych pojawiają się nawet takie pomysły producentów, zwłaszcza porzeczki, było tak głośno o takim incydencie, zachęcających do samozbiorów. Czyli to już jest taka dosłownie, można powiedzieć, trochę desperacja tych producentów porzeczki. Jakby pan to ocenił? To znaczy, no, ja podzielam każdą inicjatywę, która miałaby wspomóc zagospodarowanie owoców, ale i bezpośrednio wpłynąć na to, jaką cenę ostatecznie płaci konsument, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, jeżeli producent dostanie, nie wiem, około złotówki za owoc, to w sklepie to będzie kosztowało około 10 zł. Więc taką cenę wszyscy konsumenci wiedzą, że te owoce nie są tanie, ale jednak są tanie dla producentów, więc ten łańcuch pokarmowy w cudzysłowie, który powinien być znacznie skrócony i w przypadku samozbiorów jest skrócony do minimum. Wiadomo, od kogo się kupuje, jakiej jakości przyjdzie się na gospodarstwo, można zaobserwować, jak to wygląda, czy to jest całkiem zaniedbana plantacja, czy dobrze prowadzona. Natomiast realnie patrząc na zagospodarowanie tak dużych ilości owoców, jakie produkujemy, jest to w moim ocenie nierealne do zrealizowania, żeby to coś to zmieniło. Nie jest rozwiązanie. To nie jest rozwiązanie. My się szczycimy jako polscy politycy, często się szczycą, że jako Polacy jesteśmy bardzo dużym producentem jabłek, bardzo dużym producentem pieczarki, bardzo dużym producentem pomidora, porzeczki czarnej. Przodujemy na świecie w tych gatunkach. Borówki. Borówki amerykańskie jest 6 na świecie, 2 w Europie. Więc... my jesteśmy bardzo dobrym i dużym producentem uznawanym na całym świecie. Natomiast nie odzwierciedla to dochodów, jakie uzyskają z tego sadownicy. Trzymamy kciuki za lepsze czasy. Kciuki to za mało. Natomiast no, myślę, że tu są potrzebne jakieś tam większe działania. Systemowe rozwiązania. Większa konsolidacja sadowników. Zaczęło się gdzieś tam od truskawki, która przemarzła na wiosnę, więc była dużo mniejsza podaż. Gdzieś tam Egipt nas zalewa truskawką. Teraz no, z Ukrainy w zeszłym roku bardzo dużo mrożonki zostało pościągane. Więc tych tematów, które powinny być rozwiązane systemowo, jest na najwyższym szczeblu bardzo dużo, a my sadownicy powinniśmy po prostu się wspierać. No nie tylko sadownicy. Rolnicy konwencjonalni także mają swoje problemy i to jeszcze myślę, że te problemy wypłyną niedługo ze zdwojoną siłą. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Pozdrawiamy. Pozdrawiam.